Cześć, witajcie! Ja jestem Kamila i w imieniu redakcji portalu podróżniczego tanieloty.pl poprowadzę Was przez meandry świata podróżniczego. Mamy dla Was ciekawostki, newsy i garść absurdów. Wy też możecie współtworzyć ten program. Bądźcie z nami i oglądajcie nas uważnie. Zaczynamy! Wspaniałe wiadomości od Wizz Air. Ten tani przewoźnik ma zacząć latać bezpośrednio do Dubaju. Loty mają odbywać się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w piątki, bezpośrednio z Katowic. Ceny zaczynają się od 199 zł, a polecimy tam już od 31 października. Ale to jeszcze nie wszystko. Wizz Air nas rozpieszcza. Kolejną atrakcją będą loty na Wyspy Kanaryjskie. Ceny są jeszcze nieznane, ale zważywszy na to, że Ryanair lata już tam z Krakowa, pewnie możemy liczyć na konkurencyjne ceny. Loty będą odbywały się z Katowic na Lanzarote i Teneryfę. Ryanair zaprezentował swoje plany dotyczące realizacji programu Always Getting Better. Program ten ma na celu ulepszenie wszelkich aspektów obsługi klienta poprzez serwis, innowacje cyfrowe oraz zmiany na pokładach samolotów. Między innymi system płatniczy, jeden szybki ruch w aplikacji mobilnej oraz My Ryanair Club, czyli dodatkowe rabaty, dostęp do promocji i wyprzedaży z 24-godzinnym wyprzedzeniem. A teraz coś dla prawdziwych miłośników pięknych kobiet w bikini. Vietjet Air to linia lotnicza należąca do pewnej przedsiębiorczej kobiety z Wietnamu, a słynie z niezwykłego stroju stewardess, a mianowicie skąpego bikini. Oczywiście nie ma takiego wymogu, żeby dziewczyny chodziły w takich strojach przez cały czas. Jest to raczej dodatkowa atrakcja przy różnego rodzaju nowościach, na przykład nowej trasie wprowadzonej przez linię. Jednak sami chyba przyznacie, że stanowi niezłą konkurencję taka właśnie atrakcja. Znowu ruszyły loty z Radomia, tym razem Sprinter. Trzymamy kciuki! Czy wiecie, że liczący 8848 metrów Mount Everest jest wyższy od 29 ustawionych na sobie wież Eiffla? Wow! Jesteśmy tu po to, aby ułatwić Wam Wasze podróżowanie. Jest jednak jeden warunek. Musicie do nas zaglądać systematycznie, bo takie perełki jak na przykład wylot z Katowic do Dubaju za 158 zł szybko znikają. Może macie ochotę na słoneczny Cypry za 482 zł lot z hotelem. Za bilety z Katowic zapłacimy 268 zł w obie strony. Lecimy na pokładach linii Wizz Air, a cena dostępna jest dla posiadaczy członkostwa. Jak nie Cypr, to rzućcie wszystko i lećcie na Sycylię. Tanie loty do Trapani na przełomie maja i czerwca za 285 zł w obie strony. Może ktoś będzie zainteresowany pożądaną ostatnimi czasy Tajlandią. Z Warszawy w obie strony od 1632 zł. A co powiecie na tygodniowy pobyt w zachwycającej Lizbonie za 300 zł? Wylot z Berlina. Piękna Portugalia woła. W stanie Alabama jest zakaz, uwaga, noszenia lodowych rożków w tylnej kieszeni spodni. Także pamiętajcie, wybierając się tam, lodowe rożki nosimy tylko w przednich kieszeniach. Jeśli macie jakieś pytania, możemy Wam w czymś pomóc, napiszcie do nas. Maila znajdziecie na dole ekranu. kamila@tanieloty.pl. My na Wasze pytania odpowiemy w kolejnym odcinku. Jeśli macie też jakieś fajne filmy z Waszych podróży albo zdjęcia, wyślijcie je do nas i napiszcie kilka słów o sobie. W ten sposób będziecie współtworzyć odcinki z nami. Mam nadzieję, że z uwagą oglądaliście nasz program, bo mamy dla Was mini konkurs do rozdania zestaw fiszek. Wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał i pozostawicie komentarz pod odcinkiem z jakąś ciekawostką podróżniczą. Piszcie!
Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Wystarczy wcisnąć ten mały czerwony przycisk i będziecie z nami na bieżąco. Mam nadzieję, że Wam się podobało i z niecierpliwością będziecie czekać na kolejny odcinek, tak jak my, z niecierpliwością i pasją będziemy go dla Was przygotowywać. Możecie też nam dać łapkę w górę, jeśli uważacie, że to jest dobry kierunek i lecicie z nami. Kolejny odcinek już za tydzień. Do tego czasu jednak zaglądajcie na naszą stronę internetową tanieloty.pl i naszego fanpage'a na Facebooku. Śledźcie, co nasza ekipa przygotowuje dla Was w pocie czoła. Do zobaczenia!